No matter how hard you try, you can't stop us now. Polska Akademia Krav Maga TV. Cześć. Znajdujemy się tutaj tuż przed galą Wieczoru Sportów Walki. Ze mną pan Krzysztof Grolewski, sędzia punktowy podczas wszystkich pojedynków dzisiejszych. Panie Krzysztofie, proszę nam powiedzieć, jak wygląda pana droga do świata sportu walki, ponieważ jest pan tutaj osobą bardzo doświadczoną. No, wydaje mi się, że można tak powiedzieć, mam 45 lat, właściwie zainteresowanie sportami walki zaczęło się już w wieku kilkunastu lat. To właściwie na początku był oczywiście boom po Bruce Lee. To było karate, które było najbardziej dostępne, nie było właśnie innych alternatyw poza może judo, boksem. Ale no, z tych japońskich sztuk walki to było karate, ponieważ długo byłem bardzo filigranowym chłopcem i troszkę przeszkadzało mi być takim popychadłem, no to zacząłem szukać możliwości troszkę no, samoobrony, tak to wyglądało. I w pewnym momencie zobaczyłem kiedyś w telewizji komandosów, którzy używali nóg w ciężkich butach i stwierdziłem, że to może być moja przewaga w konfrontacji z ewentualnymi przeciwnikami. Dlatego zacząłem po prostu uprawiać karate i techniki nożne, które dają przewagę też dystansu. I to zainteresowanie potem przełożyło się oczywiście na sekcję i skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego. Jestem trenerem drugiej klasy karate. Nigdy nie pracowałem w zawodzie z różnych względów, myślę, że nie czas o tym w tej chwili opowiadać. Natomiast nigdy nie zerwałem z tymi zainteresowaniami. Czytałem dużo, mam myślę niezłą bibliotekę. Ostatnio zainteresowałem się Krav Maga, systemem takim bardzo utylitarnym i porównując może troszkę Krav Magę do karate, które jest oczywiście też sposobem samoobrony, samodoskonalenia. Karate do, wiadomo, ta droga, która za pomocą treningu ciała i ducha kształtuje też umysł. To karate do samoobrony ma się tak, jakbyśmy chcieli złapać muchę pałeczkami do ryżu. Natomiast Krav Maga jest dużo prostsza, po prostu bierzemy łapkę i jeśli tą muchę trzeba zabić, to po prostu używamy dużo prostszym sposobem. Tak? No w karate mówi się, że zaciskać pięść uczysz się 2 lata, więc no jest to rzeczywiście długa droga do tego, żeby użyć potem to na ulicy. Tak? Krav Maga jest dużo prostsza, dużo mniej wymagająca, jeśli chodzi też o fizyczność, bardziej naturalna. Więc zrobiłem uprawnienia i jestem instruktorem samoobrony. Wspomniał pan, że zaczął pan ćwiczyć karate po to, żeby się obronić. I w którym momencie przestało to być sposobem tylko do samoobrony, ale też sposobem na jedną, że rywalizację taką sportową, gdzie z zawodnikami na swoim poziomie, na macie, podczas zawodów zorganizowanych przez różne federacje. A kiedy to się stało taką pasją, że właśnie to nie było już tylko narzędzie do samoobrony, a coś więcej? Znaczy, Jako kilkunastoletni chłopak ja szukałem wszelkich materiałów w ówczesnych gazetach, czego było bardzo, bardzo mało. Taką biblią była moja książka Karate Jerzego Miłkowskiego, którą tam przeczytałem chyba z 5 razy od deski do deski. Karierę zawodniczą jako karateka miałem małe przesunięcie, dlatego że bardzo wcześnie założyłem rodzinę, w związku z tym już na studiach miałem żonę i dwójkę dzieci, więc to inne były już potrzeby, wiadomo. Finanse, już to hobby musiało zejść i sposób na życie musiało troszkę zejść dalej. Dlatego wróciłem do karate jako menedżer obiektu sportowego, gdzie miałem już bardziej uregulowany tutaj sposób życia. Miałem dostęp do sal treningowych. Właściwie mogłem też ćwiczyć przed pracą, czy w czasie pracy, czy po pracy. I w wieku 35 lat wygrałem zawody karate w kumite. To było fajne doświadczenie, bo to karate jest, nie ma podziału na kategorie wagowe, to był karate Shotokan, to był Puchar Polski przez JK Polska zorganizowany Mariusz Jewdokimow, który jest prezesem tej federacji. Jest 5 walk jednego dnia, 5 walk pod rząd wygranych i no, fajne uczucie w wieku 35 lat pokonać młodsze osoby od siebie i być na szczycie. Potem zaczął się epizod właśnie z Krav Maga, ale cały czas jeszcze jako organizator tych walk, mówiłem tutaj o X-Fight Series, oglądałem tych zawodników w szatni, wiadomo, ta telepka troszkę, każdy ma jakieś tam spięte troszkę pośladki,
Jest to sport kontaktowy, to nie jest powiedzmy koszykówka czy piłka nożna, że można stracić gola, po prostu jest moment nieuwagi, jesteś tylko ty i twój przeciwnik i tak, możesz po prostu leżeć i to jest dosyć bolesne, tak? Nie ma odrabiania wyniku, bo straciłeś tam dwa kosze czy dwie bramki, tak? Tylko jest fizyczny ból, taki dotkliwy, więc z tym każdy w jakiś sposób się boi. I nie ukrywam, że też chciałem tego doświadczyć troszkę, tak? Że to co robimy na sali, na treningu, jest ta zawody, mimo że oczywiście sędzia on przerwie tą walkę, to jest to stres nieporównywalny z tym, co jest w sparinga na treningu. Dlatego jeszcze wystartowałem w wieku 40 lat w dwóch walkach K1 amatorskich, ponieważ amatorskie walki mogą być tylko do 35 roku życia. Grzegorz Samolewski, organizator dzisiejszej walki, napisał pismo do Polskiego Związku Kickboxingu o zezwolenie, także zezwolono mi tylko na dwie rundy po dwie minuty, ale wystarczy, to by wystarczyło. Pamiętam pierwszą walkę, po dwóch minutach miałem dosyć, także jest takie spięcie i też od właśnie kilkunastu lat oglądam wszelkie gale, no z wyjątkiem może wrestlingu amerykańskiego, którego za bardzo nie rozumiem i nie przepadam, to właściwie wszystko oglądam, tak? Więc też inaczej się to ogląda, inaczej się odczuwa, jak wie, co się dzieje w czasie przerwy, przed walką, po walce. Inna perspektywa patrzenia. A właśnie, jak to wygląda z Pana perspektywy jako zawodnika, jako trenera, jako obserwatora rozmaitych gal, również MMA? Jak wygląda użyteczność karate w mieszanych sztukach walki? Znaczy, moją mocną stroną zawsze były nogi, czyli kopnięcia, prawda? I prowadząc teraz robiliśmy tych kopnięć, ja zresztą sam w domu wykonywałem jako zadanie domowe tysiące kopnięć. Oczywiście bez jakiejś tam wiedzy na temat rozciągania, więc mam troszkę kontuzję, ale dlatego dzisiaj staram się uchronić tych podopiecznych, których mam przed zwapnieniami, czyli uszkodzeniami ścięgien. Natomiast no widać, nawet ja w wieku 45 lat potrafię zrobić kopnięcia takie sonobagery, czyli stojąc na jednej nodze robisz kopnięcie jedną nogą bez odstawiania tej nogi w czterech kierunkach i wydawało mi się to jakieś proste, takie no banalnie, no widzę podopiecznych moich dużo młodszych i nawet czasami sprawniejszych, nie potrafią tego zrobić, w związku z tym te kopnięcia, oczywiście one zawsze muszą służyć też w odpowiednim dystansie, mogą być przewagą. Ale mówię, kopnięcie czy technika wykonana na dużym dystansie zawsze jest nietrafiona i zawsze jest zagrożeniem tego, że przeciwnik może skontrować. Dokładnie, czyli sama stójka? Ja byłem właśnie stójkowy, uważałem, że kulanie się, no jest takie przylepianie się do gościa spoconego, nie jest w moim tym, ale zacząłem ćwiczyć brazylijskie jiu-jitsu czy kulanie, bardzo mi się to spodobało. Zresztą też przeczytałem, że zmiana perspektywy w ogóle, czyli płaszczyzny, polepszy twoją stójkę. Ja absolutnie się z tym zgadzam, absolutnie tak jest, tak? Że walka na plecach czy w parterze polepszyła moją stójkę, mimo że mówię, mam ponad 40 lat i lubię kulanie, lubię grappling, brazylijskie jiu-jitsu, lubię te szachy, które rozgrywa się z danym partnerem. Bardzo ciekawe doświadczenie, mówię, mimo moich lat. A że próbuje Pan wdrożyć takie elementy treningu właśnie grapplingowego podczas jakiejś sesji karate, czy jednak tutaj się nie da tego połączyć? Znaczy ja karate w zasadzie jako takiego nie trenuję i nikogo nie trenuję karate. Ja jeśli już to Krav Maga, a w Krav Madze oczywiście są sytuacje takie, że możesz się znaleźć na ulicy, ktoś cię popchnie, możesz się przewrócić. W związku z tym uczymy naszych uczniów czy ludzi, którzy przychodzą, adeptów, jak się zachować w takiej sytuacji, tak? Bo wiadomo, nie będzie gość dzwonił czy mówił, uważaj, ja cię uderzę, ulica rządzi się swoimi sprawami, są to czasami też ciasne pomieszczenia, jakieś dyskoteki, gdzie nawet robiliśmy też taki staż, właśnie dyskoteka, gdzie 100 osób przy stroboskopach, przy głośnej muzyce, poruszaliśmy się, przepychaliśmy się i wiadomo, że ktoś kogoś nadepnął, popchnął, jak wtedy zachować się w parterze, czyli będąc na plecach, na brzuchu i wplatamy oczywiście te parterowe techniki do umiejętności samoobrony, do Krav Magi. Jak z tego wyjść, jak sobie poradzić, jak szybko wstać, wiadomo, że jest jeden przeciwnik, czasami może być ich kilku, w związku z tym, żeby za dużo nie leżeć, ale to robimy też takie wprawki właśnie sparingowe, jeden na jeden, bardzo ciekawe doświadczenie, polecam. A kiedy zaczęła się przygoda z sędziowaniem?
Czy to był naturalny taki krok rozwoju i drogi związanej ze sztuką? To znaczy z głównym organizatorem tutaj tej gali, Grzegorzem Samoleskim, jeszcze z jednym naszym kolegą Sławkiem Bochnakiem, zrobiliśmy 3 gale zawodowe, to się nazywało X-Fight Series. Jest znowu jest boom na sztuki walki, co mnie bardzo cieszy. Tak jak mówię, bo Bruce Lee w tej chwili jest moda na MMA, na K1, na Muay Thai i myślę, że to jest dobra droga, może użyję troszkę brzydkiego słowa, ale kanalizowania tej energii, którą każdy młody człowiek ma. No, na WF-ie uczyłem się o tym 4 lata, tak, że dobrze jest tą energię umiejętnie pokierować. Tak? Także kluby, które się otwierają troszkę jak grzyby po deszczu, myślę, że jeśli zawodnik czy chłopak 2 godziny dostanie porządnie w kość, to pierwsze o czym myśli to się najeść, wykąpać i pójść spać, a nie iść na rozróbę, tak? Oczywiście mamy też ludzi, którzy ćwiczą specjalnie po to, żeby zrobić jakieś tam bojówki, ale mówię, same sporty walki są neutralne, tak jak nóż, można ukroić nim chleb, można komuś poderżnąć gardło, tak jak pieniądze, można kupić dziecku lizaka, można kupić granat i rozwalić parę osób, także to, co dany człowiek z tym robi, nadaje mu negatywny albo pozytywny charakter, a nie same sztuki walki. A jak sobie radzi pan, no generalnie z pracą sędziego zawsze to jest dosyć niewdzięczny zawód, prawda? Coś zawodnikowi, trenerowi się nie podoba, więc zazwyczaj wtedy pretensje są do sędziego, bo sędzia źle ocenił, sędzia nie zaliczył punktu, sędzia dodał punkt, sędzia Kalosz, prawda? Jak sobie z tym radzić? Co jest najtrudniejsze w pracy sędziego? Jak pan odbija wszelkie takie zarzuty o to, że coś... Znaczy, oczywiście jest procedura tutaj regulaminowa, że wszelkie protesty nie rozwiązujemy oczywiście ani przy stoliku, ani na ringu. Są protesty, które trzeba złożyć pisemnie, wpłacić odpowiednie kaucje i wtedy zbiera się większa grupa ludzi. Są walki nagrywane. Można to zobaczyć. Ja walki K1 czy Muay Thai punktuję uderzenia, kopnięcia, które doszły, tak? Patrzę, który zawodnik zaczyna, który jest lepiej ułożony technicznie, który jeśli jeden bije jakimiś tam cepami cały czas, idzie do przodu bez głowy, a drugi potrafi, tak jak było właśnie w rannej takiej, poranna walka była, że chłopak świetny, tylko czasami prostymi rozbijał, mimo że one nie były mocne, nie robiły może takiego wrażenia, ale wszystkie dochodziły, no to takiego zawodnika bardziej promuje niż takiego, który idzie ura-bura, prawda? I po prostu potem patrzę kreski, które robię, liczę, mówię, ten kto idzie do przodu, kto jest bardziej ogarnięty też umysłowo, czyli nie traci jakoś kontroli, kto kondycyjnie, i wystawiam po prostu punkty. No, każdy nie ma czegoś takiego jak obiektywizm, zawsze będzie, ktoś może mi posądzić o jakiś tam subiektywizm, natomiast no, staram się robić to rzeczywiście bezstronnie. A propos subiektywizmu, jak pan ocenia poziom zawodników z dzisiejszych zawodów porannych, z Panteonu Mistrzów? Powiem tak, że było kilka walk bardzo ciekawych, bardzo interesujących na dobrym poziomie, nawet zawodowym. Tak? To byli amatorzy, bo były kaski i ochraniacze. Natomiast mówię, umiejętność techniczna, zejścia z linii ciosu, kontra, wejście w tempo, odejście, kontrola walki, czy umiejętność poruszania się po środku, a nie gonitwa, cepy bez sensu w powietrze, byle tylko coś tam trafiło i po minucie gość łapie powietrze rękawami. No to było dwie, chyba trzy walki, musiałbym sobie tam przypomnieć, ale dwie, trzy walki na pewno były na bardzo dobrym poziomie. To miałbym w takim razie nadzieję, że walki, które zobaczymy za godzinę, będą jeszcze ciekawsze. Życzmy sobie tego. Absolutnie jestem o tym przekonany. Dziękuję bardzo. Okay, dzięki.